dniu dzisiejszym po godzinie 3 dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego w Rościszowie przy budynku 67. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępów Państwowej Straży Pożarnej zgłoszenie potwierdziło się. Doszło do pożaru budynku gospodarczego drewnianej szopy, w której składowane były deski. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu wodu oraz przeszukaniu pogorzeliska. W działaniach udział brały 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa oraz 2 zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Piskorzowa oraz patrol policji. Ten czas działań ruch w miejscu zdarzenia odbywał się wychodło. Przyczynę pożaru ustala policja. Mm-hmm.